Witam serdecznie, z tej strony Tomasz Pepłowski. Zrobimy tutaj trening dzisiaj klatki piersiowej i pleców z Pawłem Smolikiem. Jesteśmy obydwaj kulturystami klasycznymi. Ja startuję w kategorii do 1,80 m, Paweł powyżej 1,80 m. Chcieliśmy tutaj troszeczkę zrobić inny trening, taki jaki robimy 2 tygodnie przed startem. Jest to taki typowy trening już bardziej pompujący i skupiający się bardziej na dużej ilości ruchów i takim dobiciu mięśnia. Nie patrzymy tutaj generalnie na ilość ruchów, tylko robimy po prostu super serię. Nie wiem, jak to na filmie wyjdzie, ale chcieliśmy to pokazać po prostu z takiej strony, jak to wygląda. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonaliśmy w tym treningu, było wyciskanie sztangi w skosie, łączone ze ściąganiem drążka tego linki wyciągu z góry. Po prostu uważamy, że pierwsze dwa ćwiczenia są potrzebne, jest po prostu jednak to ćwiczenie takie typowo masowe, dlatego zaczęliśmy od sztangi, przechodząc później do wyciągu. Teraz może coś Paweł? Witam Was. Ja jeszcze może dodam, że trening ten ma na celu podniesienie intensywności, co jest bardzo ważne przed zawodami, jak również przed na przykład zbliżającym się latem dla Was. Może być przydatne. Trenujemy partie przeciwstawne. Jest to wysoka intensywność, ale po ćwiczeniu na klatkę piersiową przechodzimy do ćwiczenia na plecy, a więc klatka piersiowa ma chwilę na odpoczynek. Jest wysoka intensywność, jest sporo powtórzeń. Tutaj również nie kierujemy się już schematem liczby powtórzeń, po prostu pompujemy, można powiedzieć, na maksa. I ostatnia seria jest serią z zdejmowanym obciążeniem, czasami nawet wielokrotnie zdejmowanym obciążeniem, po prostu w celu maksymalnego dopompowania i zmęczenia mięśnia. Ma to również na celu wypompowanie maksymalnej ilości glikogenu, co pomaga po prostu dorzeźbić trenowany mięsień.